Cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku mojej prywatnej telenoweli tureckiej spod znaku retro. Dzisiaj będzie trzeci odcinek poświęcony demoscenie na Commodore 64. Trzeci i ostatni jak na razie, bo nie będę Was zamęczał tylko tą maszyną. Mam już kilka pomysłów na nowe odcinki, także w przyszły weekend postaram się jeszcze coś wrzucić. Ładna pogoda idzie, trzeba wziąć się za prace porządkowe w swoim sprzęcie. A Komodorek dalej tak mi jara, że ciężko mi się będzie z nim rozstać na jakiś czas. No niestety moja żona ma też ograniczoną cierpliwość i ten mój retrokącik tutaj nie za bardzo wszystkim pasuje w tym domciu. Dlatego dzisiaj jeszcze wykorzystam chwilę. Obejrzymy sobie jeszcze jedno demko na Commodore 64. A w kolejnych odcinkach polecimy z innymi tematami. Inne komputery. Może jakiś gameplay wpadnie, zobaczymy. Dzisiejsze demo, które chcę Wam pokazać, z grupy Bonsai i nazywa się Phoenix Code. Demo to zajęło pierwsze miejsce w party w 2016 roku o wszystko mówiącej nazwie X. Tak więc ja sobie już wczytam. Demko się fajnie wczytuje. Jak wiecie, minął już długi weekend, który mogę udać naprawdę, no, mogę uznać za naprawdę udany. Wiele się wydarzyło w tym czasie. Zwiększył się ruch przede wszystkim na moim kanale dzięki Pęczardowi. Piątka dla Ciebie. Cóż, lecimy dalej z demkiem. Może jeszcze chwilkę pogadamy. Demko się wczytało. Tak więc ogień. Thank you.
Okej. I skończyło się to wspaniałe demko. W sumie to takie, można powiedzieć, mega demo. Jak było widać w kredytach, które nie za bardzo mi się podoba, takie coś, bo połowę z samego demo to były te całe kredyty. Kto co robił, gdzie, jak i tak dalej. Takie troszkę przynudnawe i przydługawe. Ale same efekty w demie naprawdę ekstra. Oglądałem je pierwszy raz z wami, także mam nadzieję, że wam też się podobało. Świetna sprawa. Tu mam jeszcze sporo tych demek do obczaskania, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie będę was zanudzał komodorem. Zawijam go w szmaty i wypad do szafy. Robię miejsce na inne sprzęty. Sorry za moją facjatę w monitorze. Niestety nie posiadam grabera, nie zrzucam obrazu bezpośrednio na PC, tylko nagrywam po prostu telefonem na żywca z realnych sprzętów. Dlatego wygląda to jak wygląda. Może się podobać, ale nie musi. Ja tam pod tym względem do siebie nie mam żadnych zarzutów. Powiem nieskromnie. Okej, dzięki bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dzięki za subskrypcje, komentarze. Pozdrawiam serdecznie. Konrad Akarenton. Strzałeczka.